Dwie ważne dla gminy Kozienice umowy podpisano w piątek 8 kwietnia w Urzędzie Miejskim. Pierwsza dotyczyła budowy bloku komunalnego na osiedlu Polesie, a druga powstania zielonych stref edukacyjnych przy szkołach podstawowych nr 1 i 4 w Kozienicach. Gospodarzami uroczystości byli burmistrz Piotr Kozłowski wraz z zastępcami Dorotą Stępień i Mirosławem Pułkowskim. W gronie przybyłych gości znaleźli się parlamentarzyści ziemi radomskiej Marek Suski i Andrzej Kosztowniak, a także starosta Krzysztof Wolski, skarbnik gminy Monika Makulec-Sobota, wykonawcy inwestycji Teresa Świerzbińska i Marek Żak oraz dyrektorzy szkół Maria Sampolińska i Andrzej Suwała. Obie inwestycje historyczne dla naszej gminy, w sumie ponad 10 milionów, z czego 80% to dotacje, środki zewnętrzne. Blok mieszkania, 16 mieszkań, parking, również garaż podziemny to prawie 7 milionów, z czego 80% jest dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat. Kolejny projekt, szkoła nr 1, szkoła nr 4, czyli szkoły dobrego klimatu z funduszy norweskich. Inwestycja około 3 miliony 300, z czego dotacja prawie 2 miliony 700 tysięcy, też pierwszy raz realizowana na terenie naszej gminy. Zaczynamy w tym roku i mam nadzieję, że w połowie przyszłego, w drugiej połowie jedna i druga inwestycja będą już służyły naszym mieszkańcom. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu burmistrz, budowa bloku to początek inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez gminę. Zaczynamy od 16 mieszkań, ale to nie jedyna inicjatywa mieszkaniowa, jaką realizujemy na terenie naszej gminy. W dniu 18 maja podpiszemy umowę spółki. Powstanie społeczna inicjatywa mieszkaniowa KZN Centrum Mazowsze, gdzie 10 gmin wraz z Krajowym Zasobem Nieruchomości utworzy spółkę. Na utworzenie spółki każda gmina otrzymała z budżetu państwa 3 miliony złotych, ale to jest jakby na początek. Później ta spółka wybuduje około 1000 mieszkań na terenie tych gmin, czyli myślę, że w przyszłej kadencji u nas będzie około 80 do 100 mieszkań, które zostaną zrealizowane w przyszłej kadencji samorządowej. Umowę na budowę bloku komunalnego podpisali burmistrz Piotr Kozłowski z głównym wykonawcą Markiem Żakiem, właścicielem firmy Marbud Usługi Budowlane. Natomiast na budowę stref zielonych przy szkołach podstawowych umowa została podpisana z panią Teresą Świerzbińską, właścicielką firmy Testa. Chciałem pogratulować mieszkańcom, bo rzeczywiście to są wspaniałe inwestycje wielomilionowe. Burmistrz umiejętnie pozyskuje środki zewnętrzne. Ten blok, który będzie stawiany, to myślę, że realnie ponad 80% środków z zewnątrz. Również z funduszy norweskich też jest wysokie dofinansowanie. No, widać wyraźnie, że pan burmistrz potrafi współpracować z różnymi agendami, z rządowymi, z norweskimi funduszami, jak również ze starostą i również z innymi gminami, bo słyszymy o podpisanym porozumieniu międzygminnym. Dzisiaj podpisane zostały dwie umowy. Jedna z funduszy norweskich na zagospodarowanie terenów zielonych, które będą również służyły edukacji. To jest bardzo ważne i bardzo istotne, ale też będzie bardzo atrakcyjnym miejscem dla Kozieńczan. A z drugiej strony nowy blok komunalny, który w przypadku Kozienic przez ostatnie 30 lat taka inwestycja nie była realizowana, więc cieszymy się, że my będziemy mogli również, czy mogliśmy do tego jako BGK dołożyć pieniądze. Przypomnę, że to ponad 80% dotacji, czyli de facto licząc, odliczając działkę nieruchomość jako działkę i infrastrukturę, która została doprowadzona, praktycznie w 100% będzie ta inwestycja sfinansowana przez Skarb Państwa. Z nowych inwestycji powstających przy szkołach cieszą się dyrektorzy obu placówek, Maria Sampolińska i Andrzej Suwała. W ciągu najbliższego roku te tereny przejdą proekologiczną metamorfozę. Bardzo piękna inwestycja, bardzo się cieszymy z tego, że projekt Szkoły Dobrego Klimatu z Funduszy Norweskich będzie realizowany na terenie naszej szkoły. Będzie to wspaniała forma rekreacyjna i edukacyjna dla uczniów, dla dzieci, ale również i dla społeczności lokalnej. Bardzo, bardzo się cieszymy, dziękujemy za wsparcie. Bardzo się cieszymy, że nasza szkoła placówka się będzie rozwijać. Myślę, że moi przedmówcy wszystko już powiedzieli w temacie tych inwestycji. Dodam od siebie tylko, że tak jak mówiła pani dyrektor Maria Sempolińska, w każdej szkole w zasadzie jest potrzebna taka inwestycja. Dzieci będą się lepiej rozwijać. Będzie to też służyło społeczności lokalnej. No, bardzo się cieszymy. Obie inwestycje, czyli zagospodarowanie terenów zielonych przy kozienickich szkołach, jak i budowa bloku komunalnego, mają zakończyć się w przyszłym roku.